co prawda niekiedy rejestrowana zmysłami, lecz różna od tego, co znamy. I niemożliwa do wytłumaczenia przy pomocy rozumu, któremu znane są tylko doświadczenia rzeczywistości zwyczajnej. Jest to reakcja tak typowa i tak powszechna, że nie sposób wyobrazić sobie nawet, aby była inna. Oto zetknąłem się z czymś, czego nie jestem w stanie wyjaśnić przy pomocy znanych mi praw natury. Co więc czuję? Ano, najpierw szukam jakiegokolwiek, byle racjonalnego, czy choćby pseudoracjonalnego wyjaśnienia zjawiska. A kiedy go nie znajduję, bo znaleźć nie mogę, zaczynam odczuwać niepokój, przeradzający się w strach, a przeciw temu już się buntuję, nie akceptując i odrzucając niewytłumaczalne.